To jest telefon. Telefon kiedyś nie posiadał ekranu dotykowego. Wykręcało się numer poprzez wybranie na tarczy odpowiedniego numeru. Ona miała wrócić, poczekać, no i liczyć na połączenie. Ale moi drodzy, telefon to było marzenie. Czekało się na nie 5, 10, 15, 20 lat. Czasami całe pokolenia czekały na to, żeby w końcu ktoś kiedyś podłączył ten telefon u was w domu. Dlatego zapomnijcie o telefonie. Szeremu obywatelowi pozostawała budka telefoniczna. Ten wynalazek był rozstawiany w miastach, w najbardziej ruchliwych miejscach. Natomiast problem polegał na tym, że tak jak tu widać na tym zdjęciu, no kolejki do telefonu były długie, więc zapomnijcie o tym, aby wasza rozmowa z ukochaną z innego miasta była na spokojnie i żeby, że tak powiem, można było na spokojnie też dzielić się swoimi wrażeniami. Kolejkowicze zazwyczaj w końcu zdenerwowani pukali, stukali. Kolejny problem pojawiał się wtedy, kiedy automat połykał monety. No, co sprytniejsi, używali drucików, wrzucali jakieś żetony innych, czy monety jakichś innych marek. Dodajmy do tego to, że wszystkie rozmowy były kontrolowane. A jak pisał Leopold Tyrman w Cywilizacji Komunizmu, maszynowo tego się nie dało zrobić, więc tą funkcję przejął człowiek. A człowiek, jak to człowiek? Czasem znużenie łapało te osoby, które musiały słuchać tych rozmów, więc często pojawiały się jakieś kichnięcia osoby trzeciej podczas rozmowy. Można było też złożyć życzenia osoby, która podsłuchiwała lub no, po prostu podziękować za podsłuch. Zadzwonię do babci, może odbierze.